Serdecznie w imieniu Jezusa, naszego Mesjasza, Żyda, nie Hindusa. On jest naszym Panem, my Jemu służymy i tego wam wszystkim szczerze życzymy. On nas uwolnił, wyrwał z tego świata, Jego tutaj przyjście to dla nas zapłata. Bo Jezus jest Panem, On żyje i działa, mówimy wam prawdę, to niezwykła hała. Bo Jezus jest Panem, On żyje i działa, mówimy wam prawdę, to niezwykła hała. Bo Jezus jest Panem, On żyje i działa, mówimy wam prawdę, to niezwykła hała. Bo Jezus jest Panem, On żyje i działa, mówimy wam prawdę, to niezwykła hała. Kochamy go wszyscy, my z tego zespołu, Paweł i Maniek i ja, Łukasz pospołu. Chcemy wam dziś tutaj głosić Słowo Boże, cytować psalmy, to wam pomoże. Dlatego cierpliwie wsłuchajcie się w słowa i was może spotka duchowa odnowa. Bo Jezus jest Panem, On żyje i działa, mówimy wam prawdę, to nie jest zwykła hała. Bo Jezus jest Panem, On żyje i działa, mówimy wam prawdę, to nie jest zwykła hała. Bo Jezus jest Panem, On żyje i działa, mówimy wam prawdę, to nie jest zwykła hała. Bo Jezus jest Panem, On żyje i działa, mówimy wam prawdę, to nie jest zwykła hała. Bo Jezus jest Panem, On żyje i działa, mówimy wam prawdę, to nie jest zwykła hała. Bo Jezus jest Panem, On żyje i działa, mówimy wam prawdę, to nie jest zwykła hała. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Ziemia była pusta i próżna. Dookoła oblewały ją wody i otaczały ciemności. Nad wodami unosił się Duch Boży. Wtedy rzekł Bóg: niech się stanie światłość. I stała się światłość. Thank you.
Potem oddzielił Bóg światłość od ciemności i nazwał światłość dniem, a ciemność nocą. To był dzień pierwszy. Drugiego dnia rzekł Bóg: niech się stanie utwierdzenie. I tak się stało. Trzeciego dnia rzekł Bóg: niech się zbiorą wody osobno, a niech się okażą suche miejsca. Suche miejsca nazwał Bóg ziemią, a zebranie wód morzem. Potem rzekł Bóg: niech wyda ziemia wszelkiego rodzaju rośliny. I okryła się ziemia piękną zielenią, bo zrodziła trawę, kwiaty i drzewa wszelkiego rodzaju. Czwartego dnia stworzył Bóg słońce, księżyc i gwiazdy. Piątego dnia rzekł Bóg: niech się napełnią wody rybami, a powietrze ptactwem. I tak się stało. Szóstego dnia stworzył Bóg wszystkie zwierzęta żyjące na ziemi, a na ostatek człowieka. A wszystko, co Bóg uczynił, było bardzo dobre. Było bardzo dobre. Było bardzo dobre. Siódmego dnia odpoczął Bóg. Błogosławił dniowi temu i poświęcił go.